Dagmara Moranowska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogoda w Polsce cały czas kształtuje układ niskiego ciśnienia, który zadomowił się nad Europą i nad Polską. Temu niżowi towarzyszą aktywne fronty atmosferyczne, które będą determinować bardziej pochmurną i deszczową pogodę. I w nocy, tak jak Państwo widzą, nad przeważającym obszarze kraju będą dominować chmury, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, głównie na wschodzie i na północy kraju. Na termometrach od 0 do minus 1, minus 2 stopni w części wschodniej i północno-wschodniej i od 0 do maksymalnie 1 stopnia nad pozostałym obszarem. Jutro strefa frontowa obejmie głównie centralną i południową Polskę i to tutaj przez cały dzień dominować będą chmury, pojawiać się będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Niewielkie przejaśnienia jedynie w północnej części Polski, ale tutaj w drugiej części dnia wieczorem także wkroczy kolejny front atmosferyczny, który niestety przyniesie ponownie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach jutro w ciągu dnia od 0 do maksymalnie 1-2 stopni na wschodzie, 2-3 stopnie w centrum i do 4 stopni na krańcach zachodnich i północnych. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Początek nocy na Kujawach i na Pomorzu z grubą warstwą chmur. Będą pojawiały się także opady deszczu, momentami deszczu ze śniegiem. Dopiero druga część nocy sprawi, że te opady zaczną stopniowo zanikać na termometrach od 0 do minus 1 stopnia, choć lokalnie może być nieco chłodniej. Jutro, drodzy Państwo, na ogół pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia dopiero pojawią się niewielkie przejaśnienia w północnej części regionu. Na termometrach jutro około 3 stopni, ale uczucie chłodu będzie potęgować cały czas ten silny, nieprzyjemny wiatr. Niestety w tych kolejnych dniach on będzie się nasilał. Na barometrach spadek ciśnienia. Jutro 996 hektopaskali. A ja dziękuję Państwu za to spotkanie. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.